bardzo delikatna sprawa. Możliwe, że pierwszy raz mnie widzisz na YouTubie i się zastanawiasz, czy ten ksiądz ma mi coś sensownego do powiedzenia. Proszę Cię, temat bardzo delikatny, posłuchaj, daj mi szansę. Pozwól mi coś wytłumaczyć, przynajmniej mój punkt widzenia, oparty na Biblii. Wysłuchaj tego komentarza biblijnego na temat tego, czy rozwodnik, czy po rozwodzie trzeba żyć do końca życia samotnie i nie da się inaczej. Zapraszam. Bardzo mi zależy, byś zrozumiał, że to nie jest moje tylko i wyłącznie zdanie. Że to nie jest zdanie któregoś tam z biskupów, co teraz opowiadam. Ale to jest zdanie Jezusa. I Kościół naucza to, co Jezus głosił. Posłuchaj, co Jezus mówi na temat nierozerwalności małżeństwa. Mateusz 5, 31-32. Powiedziano też: jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech da jej list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Zadam jeszcze inaczej pytanie. Czy szóste przykazanie nie cudzołóż nie prowadzi w niektórych przypadkach człowieka do nieszczęścia? Bo gdy na przykład ktoś ma 30 lat, a został zdradzony, ktoś odszedł, znalazł sobie drugą połówkę i ta 30-latka albo 30-latek jest samotny, no to co, on jest skazany na samotność? Przysięgał przed ołtarzem w ten sposób: ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską, będę z Tobą w dobrej i złej doli. Z góry zakładał, że będzie zła dola. Nie opuszczę Cię aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Mało tego, by dokonać tego ślubowania, bardzo długo się przygotowywał, miał kurs, przygotowywał wesele, sprowadził ludzi, żeby wszyscy słyszeli. Deklaruję, ślubuję miłość, wierność tej jednej osobie. Nie wyidealizowanej osobie, tej osobie z wszystkimi jej wadami, biedami, słabościami, jej właśnie ślubuję. Miłość, wierność, uczciwość małżeńską, będę z Tobą w dobrej i złej doli oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Słuchajcie, to bardzo ważna deklaracja. Od niej zależy to, czy małżeństwo jest ważne, czy nieważne. Czy się zgodzimy na te ślubowanie, czy się nie zgodzimy, zależy ważność małżeństwa. Jeżeli człowiek wypowiada słowa, ślubuje Ci miłość, wierność, uczciwość, a z tyłu głowy ma: nie będę Ci wierny. Nie chcę być z Tobą do końca. Ja już mam gdzieś tam w Niemczech kogoś innego. To małżeństwo jest nieważne. Małżeństwo jest nieważne, bo nie ma zgody, nie ma wewnątrz zgody na to, co wypowiadam przed ołtarzem. I właśnie dlatego są różne procesy w sądach kościelnych dotyczące stwierdzenia nieważności małżeństwa. Bo zgoda nigdy nie zaistniała, nigdy węzeł małżeński nie zaistniał. I drodzy, teraz przechodzę do precyzacji. Ludzie zadają pytanie, czy rozwodnik, czy po rozwodzie można być z kimś innym. W Kościele nie ma rozwodów. Bardzo chciałbym, żebyś to zrozumiał. Nie ma rozwodów w Kościele. Rozwody cywilne są, ale to jest porządek cywilnoprawny, a nie Boży. W związku z tym, jeżeli pójdziesz do urzędu i urzędnik w Urzędzie Stanu Cywilnego powie Ci: no proszę Pana, od dzisiaj Pana małżeństwo jest nieważne, czy w sądzie tak Ci powiedzą, to nie znaczy, że to ma skutki również w Kościele, u Pana Boga, w niebie, na wieczność. Możesz, nie jest to coś złego wziąć rozwód cywilny w przypadku, gdy druga osoba krzywdzi, naraża tą drugą osobę na długi na przykład. Ja nie chcę tych długów, ja nie chcę tych skutków cywilnoprawnych i dlatego biorę rozwód cywilny, żeby się bronić przed drugą osobą, przed jej hazardem, przed jej pijaństwem, przed długami, które zaciąga i wielością. To jest raczej powinność moralna, żeby
żeby nie zaciągać na siebie tych konsekwencji, ale to nie jest to samo, gdy rozwód cywilny to nie jest to samo, co stwierdzenie nieważności małżeństwa. I niektórzy też bardzo nieprecyzyjnie mówią, upraszczając w bardzo niedobry sposób, że Kościół unieważnia małżeństwo. Jest różnica pomiędzy unieważnieniem a stwierdzeniem nieważności małżeństwa. Zobaczcie, że w tym fragmencie biblijnym jest mowa o tym, że każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. Czyli są takie wypadki, w których rzeczywiście może się dokonać jakieś rozejście pomiędzy ludźmi, których uważano za małżeństwo. To słowo nierząd to greckie porneia. W języku polskim kilka słów jest od tego słowa właśnie porneia, między innymi pornograficzne. Właśnie od tego słowa pochodzi. Tutaj między innymi chodzi o takie związki między ludźmi, które były kazirodcze. Nie tylko w Biblii, nie tylko Kościół katolicki, ale wiele kultur też zabrania po prostu takich małżeństw. No bo tu chodzi o zdrowie, żeby dzieci nie miały chorób genetycznych spowodowanych właśnie tym, że spokrewnieni ze sobą ludzie mają dzieci. Więc jeżeli ktoś jest w małżeństwie, chociaż ma przeszkodę, na przykład spokrewnienia, no to ten związek nigdy nie zaistniał. Chociaż może byli przed ołtarzem, powiedzieli sobie tak, byli ludzie, uważano ich za małżeństwo, ale sąd kościelny orzekł, nigdy nie byli małżeństwem, nigdy tego węzła małżeńskiego nie było. Stwierdza nieważność, nie unieważnia, bo nie może unieważnić. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, ale stwierdził nieważność. Wracam do pytania. Czy człowiek, który jest po rozwodzie, może żyć samotnie? Przemieniam teraz to pytanie. Czy człowiek, który wziął tylko i wyłącznie rozwód cywilny, nie miał kościelnego, musi do końca życia żyć samotnie? Nie musi, bo może zawrzeć związek kościelny, którego jeszcze nigdy nie zawarł. Czy człowiek, który zawarł związek małżeński, ale na pewnym etapie sąd kościelny udowodnił, nigdy nie było ważne to małżeństwo, czy musi żyć do końca życia samotnie? Nie musi, ponieważ skoro nigdy nie zaistniało małżeństwo, to może wejść w ten związek małżeński. Chociaż przecież już był ślub, ale on był nieważny. Nie było węzła. A jak nie było, no to jest droga wolna do kolejnego związku. Nie muszę być samotny, mogę mieć żonę męża sakramentalnego. I dochodzę do sedna sprawy, chyba najważniejszego. Czy osoba, która zawarła ważny związek małżeński, sakramentalny w Kościele katolickim, a ten związek się rozbił, osoba odeszła, czy ta osoba musi do końca życia żyć samotnie? Tak. Tak. Wiem, że dla osoby, zwłaszcza niewierzącej, brzmi to brutalnie, ale wytłumaczę, dlaczego tak, po tych różnych rozróżnieniach, które są ważne. Zobaczcie, tam w tej formule ślubowania nie ma gwiazdek w postaci, jeżeli będziesz zły, to mam prawo od ciebie odejść. Jeżeli będziesz pił, mam prawo od ciebie odejść i związać się z kimś innym. Nie będzie mnie to ślubowanie obowiązywało. Tam nie ma w tej formule napisane, poczekajcie, dajcie mi dokończyć, bo to jest bardzo delikatne, pozwól. Nie ma w tej formule gwiazdy, które by mówiły, jeżeli mnie zdradzisz, to wtedy to ślubowanie odwołuję i mogę iść do kogoś innego. Nie ma tam żadnych gwiazdek. Wręcz przeciwnie, na dobre i na złe, jestem z tobą, w dobrej i złej doli. I tobie ślubuję miłość, niezależnie od tego, co czuję. Mogę poczuć miłość do kogoś innego, ale tobie to ślubuję. I tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Zobaczcie, jak sąsiad wam obiecuje, że skosi wam trawę, a nie dotrzymał słowa, no to coś z tym człowiekiem jest nie tak, skoro ślubował, a nie dotrzymał słowa. Jak ktoś dał słowo, proszę was, trzymajcie się tego słowa. Ja ślubowałem cześć i posłuszeństwo mojemu biskupowi, wszystkim jego następcom.
To jest dla mnie ważne. Mam nadzieję, że nigdy mi nic nie odbije do głowy, że zrobię inaczej. Też związałem się pewnym ślubem. Bądźmy słowni. Nie oznacza to, co wam mówię, że człowiek nie ma prawa uciekać przed agresorem i żyć w separacji od drugiej osoby. Jest prawo do separacji małżeńskiej w uzasadnionych przypadkach. Na przykład alkoholizmu, właśnie jakiejś bardzo poważnej formy agresji. Można uciekać, można się odseparować, ale wtedy na odległość dalej spełniam tę przysięgę małżeńską, ale już w inny sposób. Jestem wierny przysiędze w złej doli, gdy ona bardzo mocno przyszła, uderzyła w człowieka, ta zła dola. I między innymi na odległość kocham w ten sposób, że dotrzymuję słowa. Ty i nikt inny. Na kursach przedmałżeńskich mówiłem do młodych, pięknych ludzi, którzy byli przede mną, narzeczonych. Słuchaj, może się tak zdarzyć, że w wieku 23 lat weźmiesz ślub. Po 2 latach tej drugiej stronie coś się odwidzi, coś palnie, coś uderzy do głowy i się okaże, że za 2 lata odejdzie od ciebie, a ty będziesz miała 25, ty będziesz miał 25 lat i już teraz, biorąc ślub, musisz się zgodzić na to, że ty nikogo innego nie będziesz szukał. Już teraz, na tym etapie. Bo jeżeli się nie zgodzisz i będziesz miał taką mentalność i taki sposób myślenia, że jak on mnie zawiedzie, to poszukam kogoś innego, to twój związek sakramentalny nie ma sensu. Jesteś obłudnikiem, wypowiadając te słowa, będę z tobą w dobrej i złej doli, ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz życie, nie opuszczę aż do śmierci. Przepraszam za mocne słowa. Z perspektywy tego fotela, łatwo się to mówi. Ja wiem, zdaję sobie sprawę. Ale proszę cię, byś potraktował na poważnie Boże przykazania. A Boże przykazania mówią nie cudzołóż. Bóg cię kocha i dlatego ci mówi nie cudzołóż. Jak mama kocha dziecko, to mówi nie pchaj ręki do pieca. Choćby bardzo chciało, choćby było niesamowicie ciekawe, choćby od tego bardzo wiele rzeczy zależało. Boże przykazania są dla naszego dobra. Boże przykazania są po coś. I owszem, samotność związana z tym, że druga osoba zawiniła, mówię o takim przypadku, bo cóż, czy my też nie jesteśmy bez winy? Samotność spowodowana tym, że druga osoba zawiniła i odeszła, albo trzeba było się odseparować od niej, jest ogromnym krzyżem, ale pamiętaj, że przez krzyż wchodzi się do nieba. Krzyż bywa też błogosławieństwem inaczej. Krzyż jest błogosławieństwem dla tego, kto wierzy. Bo błogosławimy krzyżem i gdy nas ksiądz błogosławi, to też krzyżem, znak krzyża nad sobie czynimy. Jezus po to zmarł na krzyżu, by to, co wydawało się przekleństwem, stało się błogosławieństwem, a to, co wydawało się otchłanią, stało się drogą. I wielu ludzi, którzy zawiedli się na swoim małżonku, małżonce, odnalazło Boga. W samotności odkryło przestrzeń dla Boga. Bądź słowny, a jeżeli wraz z twoją radykalnością w spełnianiu Bożych przykazań przychodzi na ciebie samotność, weź ją na swoje barki jako twój krzyż, który ma cię zaprowadzić do szczęścia wiecznego. Nie do nieszczęścia, do szczęścia już tu na ziemi i wieczności. Bo pamiętaj, że z braku rodzi się lepsze. I to nie jest tak, że drugi człowiek jest nam konieczny do szczęścia. Bóg jest nam konieczny do szczęścia. Grzech nas oddzieli od Niego. Nawet mąż, nawet żona nie jest nam konieczny do szczęścia. Nawet on. Nawet. Ale Bóg tak i Jego przykazania są nam do szczęścia konieczne. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Poważny temat. Jeżeli więcej takich poważnych tematów cię interesuje, sprawdź, co jest na kanale. Zobacz, co ci się wyświetli. Subskrybuj kanał z powiadomieniem. Zapraszam cię.